Cześć, siemanko, z tej strony Jacobs, a to kolejny odcinek serii zagrobowy Europa Universalis 4 bez modyfikacji. Jest to tylko spolszczenie oraz Jaunpur, które no jeszcze nie jest potężne, ale jak najbardziej do tego prosferuje. Od ostatniego odcinka zrobiłem raczej niewiele, oprócz tego, że zebrałem armię i w sumie troszkę ją zregenerowałem. Na chwilę obecną czekamy, w dalszym ciągu czekamy na... no co? No po prostu... no aż jakąś wojnę sobie wypowiemy. Mam obecnie 28 tysięcy żołnierzy, raczej limit 28 tysięcy żołnierzy, więc niezbyt dużo. No i tak. Chciałbym powiedzieć wojnę Bengalowi, ale on prowadzi wojnę i wygrywa, więc nie bardzo mi to na rękę. Chciałbym powiedzieć wojnę Delhi, ale one walczą z tymi samymi państwami co Bengal, czyli też dupa. Mogę wziąć misję wyczerpanie wojną, ale ona będzie się trwała bodajże około 10 lat. Może nie całe 10, ale tak czy siak długo, a ja tak długo czekać nie chcę. Plusem jest to, że Delhi walczy właśnie z Chagatajami. Chagatajowie. Tak, jakieś tam państewko. Nie za bardzo wiem, co to za państewko, ale jakieś tam sobie jest. Więc gdyby Delhi stracił żołnierzy podczas właśnie tej wojny, to byłbym w stanie powiedzieć im wojnę. Mam misję na podbicie prowincji Lakhore, która jest tutaj, i tą misję wezmę. Mam też możliwość utworzenia Hindustanu. O! To byłoby coś fajnego, ale bym musiał zająć co najmniej większą część Hindustanu, więc na razie nie. Teraz jeszcze jest drugi pomysł, to że Delhi walczy z Chagatajami, więc jeżeli pójdą na wojnę, stracą żołnierzy, to nie będą w stanie zbytnio się bronić. Jest dobrze, ale nie wiem czy aż tak dobrze, bo no to jest... to już nie mam za bardzo kogo atakować i tu jest ten problem. Tu się rodzi odwieczny problem posiadania małego, gównianego państewka, ponieważ nie wiadomo co teraz. Nie pójdę na północ, bo jest Delhi i Bengal. Od południa mam sojuszników, od zachodu wielkich Timurydów, ale oni walczą. Walczą z Teodora, Tebilistan, Karakoyunlu i ktoś tam jeszcze. Wygrywają tą wojnę, więc i tak lipa. Umarł mi właśnie władca. No i tak. Podatki w sumie zawsze było to samo, więc bez znaczenia. Mam sojusz z... właśnie, nie powiedziałem. Mam sojusz z Osmanami. Nie pamiętam, czy to zrobiłem w poprzednim odcinku, czy już w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie. I mogę teraz przejść do kolejnej idei, którą oczywiście będzie idea wielkościowa. I to w sumie na tyle, bo potrzebujemy armat. Więc nie bierzemy od razu pierwszej idei, tylko najpierw weźmiemy armaty, później będziemy rozwijać ideę. Okej, mamy 100% do Timurydów uzbieranego w fabrykacji. Dobra, nieważne. Budujemy tutaj siatkę. Tutaj też możemy budować siatkę. Co tu mamy? 10 prestiżu spada albo niepokoje. Jak tam mówię z niepokojami? Jeżeli nie zrośnie o plus 2 do roku 91. A przez rok to przeżyje. No na ludzie. Okej. Teraz tak. Budynek oczywiście od armii musi powstać. Nie ma to tamto. I jak tam religijnie wyglądamy? Zostało nam do nawrócenia aż jedna prowincja, z tego co widzę. Będzie mi 100% jedności religijnej i będzie wspaniale. Jak tam Delhi? Czy Delhi jest... w dalszym ciągu chcę powiedzieć wojnę. Aj, fuck, nie mam teraz dyplomaty. Czy Delhi dalej chce się przyłączyć do wojny przeciwko Bengalowi? Halo, chcesz tego, czy nie chcesz? Jeszcze chcą, jeszcze chcą. Nie wiedzą co robią, ale jest coraz lepiej, ponieważ ich wyczerpanie coraz bardziej rośnie.
Zobaczmy, jak ich wojsko wygląda. Delhi, jak wasze wojsko wygląda? Nie chciałbym przez cały odcinek nic nie robić. Już 10 tysięcy tylko. Dobrze. Bardzo dobrze. Bengal ma 20, czyli sam bym wtedy ich mógł pokonać. Byle, żeby Delhi nie przychodziło. Bengal jakby stracił tych żołnierzy, to też by ich nie odbudował, bo oczywiście nie byłby nawet w stanie zbytnio, gdyż nie ma manpowera. Z tego co wiecie, ich wojska też się nie odnawiają. Natomiast ja już mam 8 tysięcy manpowera, więc połowę armii bym był w stanie odnowić. Pomógłbym w walce z uzurpatorem ich, ale nie mam dostępu, więc aż tak mi to nie jest do szczęścia potrzebne. Czekamy oczywiście w dalszym ciągu na popełnienie błędu Delhi i wystracenie właśnie ludzi. Właśnie chyba przegrali bitwę. To bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jarkin upada. Mam nadzieję, że w międzyczasie Delhi też upadnie. No ale oczywiście, czy im to się uda, czy nie. Czy zdążą, czy nie. Jeśli będą za duże, nikt nie przyjdzie na tą wojnę. Będziemy oczywiście to monitorować na bieżąco. Bardzo źle nam nastawieni. Tak. Jeszcze trochę mi brakuje 8 poziomu. Niestety. Chcę już wreszcie wbić kolejny poziom. Ci uzupatorzy to coś przegięci są. Dobra, weźmiemy od nich military accessa. Albo po prostu wbijemy i zabijemy ich. Nie. Nie możemy tak wejść? Przecież zazwyczaj buntownikami można było walczyć. Też coś nie możemy. Dziwne. Dobra. Prośba o zgodę na przemarsz. No weźmiemy tą zgodę. Pomożemy im w tej walce. No bo sobie nie poradzą chłopaki. O, ej, ale pomoglibyście. Modyfikator podatków państwowych spadnie mi na lat 20. Mam hajsów, nie będę sobie stabilności tracił. Bez przesady. Okej, mogę zaraz wejść do 6 poziomu dyplomatycznego i oczywiście dalej czekam na błąd ze strony Delhi. Błąd oczywiście karygodny. To spowoduje, że upadną. Że Bengal upadnie. Mam ku temu powody. Chciałbym tego niezmiernie. Jak to wygląda? Wyczerpanie wojny już nie jest takie duże. Szkoda. Czyżby was zapisali z wojny? Nie, walczycie dalej. To dlaczego? Macie 16 tysięcy żołnierzy. No i 9 tysięcy najemników z tego. No dobra, ale no co, Penta z tym rydami walczył? Serio? Nie miałem nic przeciwko, bo Osmanowie przyszli. Malwa przyszła. Koriaci, Akakoyundo to jest nic. Tylko pytanie, ile wojsk mają Timurydzi? To byłoby takie... Dużo byśmy zyskali, ale to byłaby... Wojna bardzo ryzykowna. Mają obecnie dwukrotnie większą limit żołnierzy niż ja. No, to jest tak... Niby fajnie byłoby ich tam ścisnąć. Zabrałby na pewno bardzo, bardzo dużo. No ale pytanie, czy mi się tak uda. Czy to będzie takie proste i przyjemne? Powinno być. No zobaczymy jeszcze, ile Osmanowie mają wojsk. Wielkie Imperium Osmańskie. Na pewno zechce zabrać jakiegoś coś po drodze. Pytanie, czy graniczycie? Tak, graniczycie. Nawet macie... Już nie o tych terenów. Jak tam wasze wojska osmanowe? Myśmy... Na pewno macie jedną z największych armii. No i macie 50 tysięcy. Zasobów ludzkich 20 300, więc może bym podjął to ryzyko i zaatakował Timurydów. Jeżeli bym zabrał spory kawałek ziemi timuryckiej. Timuryckiej? Dobrze to nazwę. Nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale jeżeli zabrał spory kawał ziem, to byłbym tak wielką potęgą, że nikt nie byłby w stanie mnie już zatrzymać. Już bym po prostu mknął do przodu niczym strzała. Więc to jest wielkopomna chwila, w której
A Kakoyunu nie przyjdzie na wojnę, ale przyjdą Osmanowie i Malwa. Naszą wojna jest pod bój. 100%. Wyzwolenie państw. No trudno. Taka jest prawo dżungli. Czas wypowiedzieć im wojnę. W imię sprawiedliwości, równości, męstwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nasza armia będzie się trzymać mniej więcej w kupie, tak zwanej. W kupie, nie możemy się za bardzo rozdzielać, ponieważ jak ich armia wpadnie we mnie, to będzie kaplica. Osmanowie już ruszyli, nawet nie mam odsłoniętych całego Imperium Osmańskiego. To jest smutne, to jest bardzo, bardzo smutne. Martwi mnie też to, że żeby czasem Bengal nie wypowie mi wojny, ale myślę, że nie powinien, gdyż Orisa by stanęła po mojej stronie, Malwa by stanęła po mojej stronie i mam nadzieję, że Osmanowie też by stanęli po mojej stronie. Osmanom oddam jedną ziemię, bo potrzebują na jedno nieroszczenia, więc myślę, że tylko tą jedną ziemię im oddam, a reszta trafi do mnie. Tak ta wojna wygląda. Oiraci są dość dużym państwem. Pytanie, czy mają równie duże wojsko. Oiraci 12 tysięcy, więc na ludzie. Tym bardziej, że teraz walczą jeszcze z buntownikami, więc mają ważniejsze sprawy na głowie niż jakieś tam cudze wojenki. Idziemy w miejsce T, bo Malwa, coś czuję, że Malwa będzie mnie drażnić. Będą mnie denerwować, więc muszę zająć te tereny, żeby czasem zaraz mnie nie odcięli i nie zabrał, żebym mógł zabrać jak najwięcej prowincji. Malwa, no już tu stoją, dobra, uciekli, całe szczęście, chwała wam za to. Stójcie na tym forcie i się nie ruszajcie, dostaniemy 10 prestiż, tak prestiż jest teraz bardzo, bardzo potrzebny. Powód jest tego krótki, prosty, ponieważ czym więcej prestiżu, tym większe morale. I chyba Jarkent przestał istnieć. No, można tak to nazwać. Są wasalem Czegatajów. Więc na jedno wychodzi, czy by istnieli, czy by nie istnieli. Tutaj gdzieś jak... Ale Delhi stracił jednego sojusznika. Jest teraz tylko Bengal, Sindh i Delhi. Więc no, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Osmanowie wkroczyli w teren timuryckie. Dobrze. Otrzymaliśmy dar od Oman. 25 dukatów. Jeszcze lepiej. Wspaniale, wspaniale. Dofinansowali mnie. Dofinansowało mnie obce państwo, którego nawet nie znam. Z którym ani razu nie poprawiałem stosunków. Stosunków, śmieszne słowo. Dość śmieszne. A jak tam Osmanowie? No, wyglądają bardzo legitnie. Chciałbym pierwsze armatki zbudować, ale jakoś nie za bardzo mam na to miejsce. Oczywiście zwiększamy pobożność i prestiż. Czym większa pobożność? I czym większy prestiż, tym większe morale. Nie, tam nie idziemy, bo szkoda tracić na to ludzi. Moi drodzy Timurydzi, ile od was bym mógł wziąć, tak żeby się nikt nie obraził? To mógłbym wziąć. To bym mógł wziąć. To bym mógł wziąć. To. 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 Beludżystan Delhi się obrazi. Beludżystan mamy gdzieś, Delhi mamy gdzieś, Timurydzi też mamy gdzieś. To bym mógł wziąć. Przerost 54%. Podzieliłbym ten państwo nie na dużą ilość. Nie, jakoś to mocno bym nie podzielił. Co to jest? Pustkowie. Fuck! Nie będzie tak dobrze. O nie! Nie zabiorę za dużo, gdyż już są problemy. Już widzę ten problem tego typu, że ten fort jest oblegany przez nie mnie. Tylko przez kogoś innego. Tu się nie da wkroczyć. Nie zauważyłem, że to jest pustkowie. Fuck! My life. To będzie bardzo smutne. Nie zabiorę tyle, ile będę chciał. Nie no, po prostu pięknie. Bajka. Bajka. Po prostu bajka. Dobra, mamy kolejnego następcę. Muhammeda Sharkui, może być.
Problem jest tym fortem, tym jednym cholernym fortem. Gdybym miał dodatek, prawdopodobnie tamte państwo by oddało to za darmo. Ale niestety, że nie posiadam dodatku. O! Jak pięknie, jakiego miałem farta. Mój sojusznik dowodził okupacją. What the fuck? To było bardzo, bardzo farciorskie. Ale z drugiej strony bardzo, bardzo głupie z mojej strony, że od tak nie upilnowałem podstawowej czynności, podstawowej rzeczy, jaką było zajęcie terenu, które ja chcę zająć w przyszłości. No, to był błąd karygodny, do którego się przyznaję. Timurydzi, gdzie macie swoją armię? Dlaczego wasza armia tutaj nie stoi i nie walczy? Macie 16 tysięcy i powinniście walczyć. No chyba, że walczycie. Tak, walczycie ze słonami. Dlatego nie ma was tutaj. Dobrze. Nie mam nic przeciwko. Osmanowie walczą, ja się bogacę. A dla mnie deal bardzo dobry, ponieważ osmanowie i tak są potężnym państwem. Zobaczmy, jak morale Timurydów. 3,3. O! Trzeba, nie można walczyć na nich z nimi w górach, bo wtedy mają bonusik malutki. Dobrze, dobrze wiedzieć. Tylko pewnie tu same koczownicy są. Znaczy same góry. Dobra, rozumiem. Okupacja zakończona. Pięknie, wspaniale. Chciałem zobaczyć, jakie mam morale. Morale mojego wojska to 3,7. Słabsze niż naszego wspaniałego sojusznika, ale to nie szkodzi. W dalszym ciągu większe niż naszego wroga. Więc i tak jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Jak będziecie gotowi oddać mi tę ziemię, po prostu się do mnie zgłoście. Ile macie hajsów? Dużo macie hajsów, co jeszcze postaram się was okraść. Dobra, dobra. Gdyby Osmanowie nie przegrali. Bo nie przegrali jakiejś bitwy, bo wtedy przyjdę do mnie. Dobra, królewski mariaż. Oczywiście podpisuję z wami królewski mariaż. Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Idźcie. Tam. Pięknie, pięknie, pięknie. Tu, tu nic nie pójdziecie. Tu możecie iść, więc tu pójdziemy. Grunt to trzymać moje wojsko razem. Bylebyście nie umarli. Nie, ciebie na wojnę nie wysłamy. Mam za dużo dowódców. Super. Dopiero teraz się zorientowałem. Ale z drugiej strony niedługo nie będę miał za dużo dowódców. A nie, będę miał i tak, bo prognozowana potęga mi wzrośnie tylko o 15. A dowódców jest o 25. A, no to nie będę miał za dużo. I to jeszcze pół biedy. Jakoś przetrawię ten jeden spadający punkcik. Mogę ewentualnie nałożyć embargo na Delhi, co też mi podniesie troszkę. Z tego co pamiętam, podniesie mi to te punkciki. Gospodarka, wprowadź embargo. Tak, już nie będę miał strat punktowych w militarnych strat punktowych, ponieważ mam już 28. Ok. Wprowadziliśmy embarga. Pyk, no cię was też. Oczywiście jesteście naszym rywalem. Dlaczego miałbym nie wprowadzić na mojego rywala embarga? No Osmanowie, jest was tam masa. Zalejcie ich i zabijcie. Wasze jedyne zadanie. Oddam wam za to część ich terytoriów, które będziecie pewnie chcieli. Będziecie chcieli jakieś. Tylko to wam oddam, bo tylko to ja widzę. Więc spoko. To już nie będzie taki. To już wtedy nie jest mój problem, tylko ich. Ale pewnie jak tu się zbliżę, to się odsłonią. Ale dobra, nieważne. Skupmy się na rzeczach ważniejszych, czyli okupacji fortów timuryckich. Mamy 34%. Te procenty bardzo szybko rosną. O! Właśnie wygrało. Osmanowie wygrali bitwę. Pięknie, wspaniale. Oby tylko nie podpisali osobnego pokoju, bo to byłoby bardzo, bardzo smutne. 49%. To będziemy mieli jeszcze więcej. Z powodu zajęcia kolejnego fortu. Tym razem na rzecz moją. Moją i tylko moją. Coś czuję, że moje państwo bardzo ładnie urośnie. Miejmy taką nadzieję, bym to zajął. To za dużo państw się obrazi. Dobra.
To wystarczy. Na pierwszą wojnę może być. Jeszcze postaram się ich ograbić z kasy, bo mają jej dość dużo, a mi by się przydały budynki. Przede wszystkim te militarne, ale na razie militarne nie budujemy, bo ich się nie opłaca. To się nam przyda. I tu nam się przyda. Dobra. Dobra, tu wbija się armia osmańska, która będzie niszczyć wojska Timurydów, które oczywiście nie mają szans najmniejszych. No, dyscyplina miażdży. Zajmiemy to i powinni już oddać nam to, co chcemy. Już co nam oddać to, co chcemy. To wspaniale. Wspaniale, bardzo. Oczywiście zabierzemy wam hajsy. Tyle, ile ja chcę. A to zaraz. Rozpoczniemy okupację kolejnego fortu. Tą armię podzielimy na pół i zgrabimy to, co tutaj jest. Chcemy zabrać wam troszkę hajsów. Aby zabrać wam wszystko, to tylko 90%. Więc zabiorę wam tyle, ile da się. Dobrze. Dużo to jest za dużo? No troszkę jest, ale forty tu pękają, więc powinni się dość szybko poddać. No i wspaniale, jest ok. Wojna z Timurami się opłaciła. Osmanowie urosną tylko jedną prowincję, bo tylko jedną prowincję mogę im oddać, gdyż nie widzę więcej. Mógłbym pewnie jeszcze tutaj ręcznie wybrać, ale żyjmy nie w pewności. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj już było rozpisane. O, tu są. Czy coś jeszcze chcecie? Osmanowie nie chcą tego. Pauza. No teraz coś się nie odpierdziło. To wam dałem. Wy tego nie chcecie. Tego też nie chcecie? To byście chcieli, nie? To wam też oddam. Wtedy mnie pokochacie. Nie prowincje? To dużo. Nie mam starczy. Oj, nie to. Nie to. Chciałem dawać jednej prowincji im. Jedna prowincja wam wystarczy i tak dobrze wyglądacie. Zatem sami powiecie wojnę Timurydom po to, żeby urosnąć, więc no bez przesady. Teraz panowie zajmą... To jest chyba Basra. Basra to nie, to chyba nie tutaj. Tam jest Azerbejdżan. Myślałem, że to jest jedna z z miejscowości, gdzie się działa akcja przedwiośnia, ale tam się to była... Tam była inna miejscowość na B. Baszkiria, nie Baszkiria. Już nie pamiętam. Niedawno to przerabiałem, ale nie pamiętam, jak się nazywała miejscowość, w której mieszkał główny bohater. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, zabierzmy, zrobimy tak. Nie no, tyle to mnie oddadzą. No bez przesady. Chyba tyle się da i starczy. Nie ma co się wykrwawiać. Inflacja skoczy, ale co się nie zrobi dla rozwoju wspaniałego imperium. Boom! Oddaj mi tamte ziemię. Jaunpur oczywiście się wspaniale rozwija. Wracamy naszymi żołnierzami, dzielnymi wojakami. Wy jesteście pewnie tak obłożeni. Wy to... Was to tam się zjebał. Wy to macie... Troszkę się... No, wy nas nie lubicie przez to, że macie inną religię. Spokojnie. Nawrócę was. Przyjdzie na to czas, to was nawrócę. Wy... Agresywna ekspansja minus 6, walczyli do końca. Powiedzieliśmy wojnę wrogowi. Myślę, że powinniście być zadowoleni. Dałem wam jedną prowincję aż. To nie szkodzi, że utraciłem Casus Bay. Już wysyłam do was szpiega, który będzie budował siatkę szpiegowską. Tu oczywiście taką siatkę też trzeba zbudować. Wykryj mi go. O, wy gady. Jak tak można? Jak tak można? Czemu mam taki minus? Ej, halo. Trzymanie armii, utrzymanie fortów.
forty płacę 7 dukatów. Halo, halo, halo. Wszystkie forty do rezerwy. Zaraz je będę burzył. Tylko pytanie, które forty mogę zostawić, a które wyburzyć. Jest ich aż 7. 7 fortów. Wszystkie są potrzebne, tak jakby nie patrzeć, bo ten broni nas przed Bengalem, ten przed Delhi, ten przed Timurydami i tak w sumie nie chciałbym burzyć za bardzo tych fortów. Handel. Handel. Tu jest handel. No tu za bardzo nie ma co zbudować, bo to takie... Wszystko takie słabe. Biedne. I w ogóle. Jak tam mój limit? Już troszkę wzrósł. Jak to u narodowie, to już w ogóle będzie wspaniale. Więc tak. Tu jeszcze armatki nie powstaną. Napiwnie się to u narodowi. Wtedy będzie pięknie. I tak już nasze państwo się dość żwawo rozwinęło. Wywalczycie z Omanem i Al-Hasą. Bez sensu. Dobra, powiemy wam... Nie. Zbudujemy siatkę. Zbudujemy siatkę. Po czym oczywiście postaramy się was jakoś delikatnie unicestwić. Delikatnie. Na przykład zabijając przede wszystkim te trzy prowincje, żeby odciąć Malwę od rozwoju na zachód. Albo jeżeli się uda, to nawet was ich zwasalizuje. Więc myślę, że coś na was się znajdzie. Właśnie się nawróciła ostatnia prowincja na jedyną słuszną wiarę. Czyli muzułmaństwo. Oczywiście no, osobiście nie jestem za szerzeniem islamu, ale skoro gra tego wymaga, to mogę się poświęcić. Nie zmienię religii na żadną inną, bo no, ta religia na to nie pozwala. No i tak już koło błędne się zamyka. Podatki. Bez sensu budować budynek, który nic nie zrobi. Trzeba to zbudować. Może chociaż troszkę z handlu. Z handlu będziemy lepiej stać. Zrobimy 5 dukatów prawie. No to. Może być. Może być. Macie? Nie. No już Timurydzi troszkę upadli. No nie oszukujmy się. Na pewno ich trochę zabolało. Utrata tylu prowincji w jednej wojnie. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć prowincji. Siódma do Osmanów. 7 prowincji podczas jednej wojny to jest dość dużo. Powiem wam, że to jest dość dużo. Wszystkie prowincje narodowe, wspaniale. Oczywiście rozpoczynamy produkcję pierwszych armat na moich terenach. Co tam się dzieje? Jest dobrze. Tak, Delhi ma wojnę. O. Ho. Dlaczego wy macie wojnę z nimi wszystkimi? Gdybym powiedział to z wojny Bengalowi, to byście przyszli. Może byście przyszli. Mamy przemarsz Malwie. Malwo, chcesz przemarsz? Myślę, że chcesz. Powiedz też. Nie to. Do przemarszu. Tak, chcecie przemarszu? No musicie chcieć, bo przecież Delhi musi iść i się wykrwawić na tej wojnie. No właśnie. No idźcie i walczcie. Ja sobie wam pokibicuję. Chcę zobaczyć, jak ginie wojsko Delhi. No mam nadzieję, że zginie, bo bym chciał zunicestwić kraj Bengal, który ma sojusznika Delhi. No i tak tu się niestety ręka rękę myje. Tak jakby mógłbym to powiedzieć. Poza tym, chociaż... Już ten Bengal aż tak Delhi mi nie przeszkadza, tylko mam teraz wygląd na inne państwa. Przykład mogę teraz podbić Beludżystan. Mogę podbić Kaszmir, Gugar, Timurydów jeszcze raz. Będę tak za szybko nie zaatakuję, bo bez Osmanów nie pójdę. Szykizm? Co to jest? O nie! To nie wróży nic dobrego. Mamy nową wiarę. To szykizm, który co daje? Co daje? Co robi szykizm?
Czemu nie mogę nawrócić go? Ośrodek religijny. Jestem za słaby. Nie mogę nawrócić ziem. To jest ośrodek. On będzie nawracał, tak? Co to jest i do czego to służy? Wszystkim zależnie to jest o charakterze monoteistycznym stworzona przez Guru Nanaka pod koniec XVI wieku w Pandżebie. Narodziło się w regionie, w którym mieszały się wpływy samych hinduizmu, ale pod wieloma względami nie przypomina żadnej z tych religii. W momencie startu gry żadna prowincja ani kraj nie wyznaje szykizmu, ale jest bardzo prawdopodobne, że pojawi się po on upływie kilkudziesięcioleci. Dobra. Wszystko ładnie, pięknie, ale ja was nawrócę. Na moją religię, bo... No bez przesady. Pauza. Bunty mi się teraz rozpoczną. Halo. Nie. Nie dopuszczamy do buntów. Bo szkoda mi żołnierzy. Ja chcę walczyć. Się rozwijać. Wolę, żebyście nie zarabiali pieniążków przez jakiś czas. Dopóki nie ogarniecie się, nie wyrośniecie z buntowniczości. Jeszcze jakaś prowincja? Hej. Tu. Holistan. Gdzie jest Holistan? Tu jest Holistan. Robią co? A, separatyzm. A tam, patrz, separatyzm, tak akurat mnie nie obchodzi. A, no, tylko że oczywiście jak jest autonomia, to mi spadło ilość wojsk. Rozwiążemy się 3000 piechoty. Prestiż mi spadł. I wyszkolimy w to miejsce 2000 armat. Pięknie. Tu 1000 piechoty usuniemy. Oj, nie podziel na pół, tylko wydziel jednostkę. Pyk, rozwiąż. Hop. I wyprodukuj armatki. Pięknie. Ponadto Bengal ma... Jeszcze czy nie ma sojusznika Delhi? No jakby nie patrzeć, upada. Więc to jest, będzie idealny moment niedługo wojeć wojnę Bengalowi, który jest na chwilę obecny niestety samotny. Ale to już wszystko oczywiście w kolejnym odcinku, moi drodzy, ponieważ ten jest już wystarczająco długi. Więc jeżeli chcecie oglądać dalej, patrzeć co się dzieje, to oczywiście zapraszam was na kolejny odcinek, który okaże się już za dwa dni. Jutro kolejny odcinek Mountain Blade'a, Ogniem i Mieczem, za dwa dni kolejny odcinek Europki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i co wam się żywnie podoba. Tak więc do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.